no witajcie, z tej strony Boluzi. Oczywiście witam w kolejnym vlogu Gearboxing, bo gdzie by indziej. Pięknie sub was wita, kłania się nisko, aż po samerżysko. Generalnie dzisiaj dość taka fajna, nietypowa akcja. Ożemy sobie we dwójkę razem z Piotrem. Mylące może być tylko to, że tam jeździ ciężka, ale z racji tego, że właśnie ZT znajduje się też na tym polu, lecz niestety z troszkę innym zestawem, a mianowicie z beczką wysiora i rozlewa sobie gnojowicę. Tam w oddali możecie zauważyć, czekajcie, nie wiem jak mam kamerę. O, myślę, że dobrze, ostatnio troszkę narzekałem na to. Nie wiem jak będą z poprzednimi vlogami, czy ten vlog będzie sklejony razem z poprzednim, czy nie. Ale miałem kamerę za wysoko, dlatego też tak trochę lipnie wyszło. Widzicie gdzie jest rozlana, gdzie nie. Mam nadzieję, że na kamerze to widać. Bo tutaj owszem, mało kiedy akcja na dwa giesiora, ale po prostu jest taki zapierdziel i też pole nie wymaga tego. Tym bardziej, że wczoraj tutaj orał sobie brączek z Piotrem, dwa małe kawałki i przyjechali tutaj, zrobili i będzie widać. Zaraz wam pokażę. I nie mogli już więcej, ponieważ nie było rozlane. Beczka praktycznie teraz od wczoraj, od godziny 3 do godziny 10 rozlewała i dzisiaj nie ma pojęcia, ale od jakiejś może 6, nie wiem, od której dzisiaj ja się przyjechał. Tam właśnie na kurce go widać. No ja wczoraj po 15 godzinach bronowania postanowiłem oddać zestaw rączkowi. On wczoraj poorał, to mówi dzisiaj, że sobie pobronuje. Także fajnie. Wiecie, orka to taki odpoczynek, wyluzowanie się, chillauci, że tak powiem. A już mało co do orki zostało, także ja bardzo chętnie na orkę. Ciepło troszkę, ale nie chcę otwierać szyby. Wiecie czemu? Jednak po świniach, no tak gnojowica naprawdę tutaj da, staram się szybko w miarę orać, co tylko zdąży rozlać, to jest zaorywane, ponieważ chcemy, żeby jak najwięcej tego azotu zostało w ziemi, a nie wyparowało. Ale ładnie to wygląda, naprawdę kozak akcja, zajebisty zestaw. Tak jak wspominałem na vlogu z bronowania, który będzie prawdopodobnie wcześniej, no to mówię, jednak schodzi 40 minut na jedną beczkę, a 4 beczki na hektar, no to jednak sami sobie możecie policzyć. Piotruś postanowił, obronek chyba też wczoraj nagrywał vloga, Piotruś postanowił zmienić sobie na punkt swój, ponieważ jakoś przyzwyczajony jest do swojego. On tam sobie wszystko w nim porobił, więc wiecie jak to jest. Każdy robi, lubić na swoim. Pierwszy raz akcja gnojowica. Zobaczymy jak to będzie. Oramy sobie pod owies. Owies już czeka. Pan Bogdan jest na bazie dzisiaj całą piątką. Tak ta wiosna wygląda, że w piątkę jesteśmy praktycznie cały czas. Pan Bogdan aktualnie nie czyści dzisiaj, ponieważ sąsiad przyszedł sobie poczyścić tworze. U nas to, co jest w najbliższych dniach do siebu, jest w miarę wyczyszczone, naprawione i czeka sobie w Big Baga. Dzisiaj taki vlog będzie chyba cały czas dopuszczę, bo ostatnio cały czas docinałem i w ogóle. Także dzisiaj będzie taki inny, obiecałem, że ciągle będzie ta różnorodność, także proszę bardzo. I pan Bogdan składa sobie siewnik. Wiadomo, trzeba powymieniać części, w ogóle jeszcze mu tam pomogliśmy. Chwilę z Piotrem, Bronek od razu po kawie przyszykowałem mu sprzęt, poczyściłem, bo wiecie, w bronowaniu się kurzy filtry. Zatankowałem i Bronek sobie pojechał. Bo jednak też, no mówię, w bronowaniu wchodzi jak cholera z tymi kamieniami, z tym wszystkim. No dobrze, że świeża orka, to wiecie, przejedzie górkę raz w jedną i później już drugą i już ma naprawdę mega zajebiście uprawione pole. Tam już wiecie, no tak jak ja wczoraj bronowałem, to
jest wyschnięte było. I to już wyglądało jak wyglądało. Także prawdopodobnie koło południa, miejmy taką nadzieję, zaczniemy pierwsze siewy w tym roku. Późno, bardzo późno, dziś 2 kwietnia, urodzinki. Dziękuję bardzo za życzonka, bo już widziałem, że dużo tego było. Ale nie jestem w stanie wszystkim odpowiedzieć, tym bardziej, że no praca. Także z góry bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. I oby się spełniło. 23 lata na karku, starość nie radość, młodość nie wieczność. Ale no co zrobi? Nic nie zrobi. Fajnie, jeszcze taki urodzinek nie miałem. Oby było dzisiaj co robić. Także my prawdopodobnie po Orce jadę z Piotrusiem na PGR czwórką i turem. Jedziemy po nawozy. Musimy tu jak najszybciej rozrzucić nawóz. Puszczam sobie bardziej pierwszą skibę, bo tu wyciąga. Chcę, żeby wiecie, to rzuciło. Wcześniej i tak musiałem sobie jeździć na połowę śród poprzedniego przejazdu, żeby to dobrze dorzuciło. I polecimy po nawóz. Ja prawdopodobnie wtedy... Właśnie to jest przekichana sprawa. Brakuje jeszcze jednej łyżki albo jeszcze jednego ciągnika z łyżką lub z turem. Ponieważ do wałów musi być ciągnik, bo jeszcze wiadomo, kamienie po bronowaniu są zbierane, ale w trakcie siewu agregat wyciąga te kamienie. Także to trzeba zbierać, bo szkoda pierścieni. Także trzeba podpiąć się w bały i wtedy prawdopodobnie ja zmienię się z Bronkiem. Bronek siądzie na bały. O, tu mokro. Tak zwane dla Unii. W tamtym sezonie, jak pamiętacie na filmie od pana Bogdana, żeśmy wyciągali siernikiem, gdzie cholernie kopał już mniej więcej jak widać, odkąd jest takie koryte. Ale z roku na rok, jak widzicie, schodzi to i idzie to obrobić ładnie. Także jeszcze sezon dwa i myślę, że będzie spoko. Także później prawdopodobnie Piotruś już będzie sobie na pełnej rozsiewał nawozy, pojedzie mi na Biskupowo. Najgorsze jest jeszcze to, że trzeba podpiąć kulter i kulterem przed nawozami zrobić. Nie wiem naprawdę, jak my się dzisiaj wyrobimy. Bo trzeba kulterem przelecieć poprzeczniaki, górki przed nawozami, bo Piotr chyba z kabiny kurwa wyleciał. Czekajcie, migo mi czy mi nie migo? Kamera. Czekajcie. O, migo, przestraszyłem się, bo wczoraj po nocy jak się robi, to widzi się w odbicie, ale przestraszyłem się, że nie włączyłem. I mówię, trzeba jeszcze przelecieć poprzeczniaki, bo to już wiecie, przed samym siebie, głównie staramy się kultywatorem. Tutaj raczej powinien ładnie zrobić bronami, bo są świeżutkie ślady, także przeciągnie 2 razy i będzie ok. A na Biskupowie nawóz pod korzeń, kulter i szykowanie bronowania, bo tu siewu będzie dzisiaj, jutro i lecimy sobie z przężytem. Tak, lecimy sobie z przężytem. Przężyt to będzie właśnie w Udorku i Biskupowo. To jest tam, co był pierwszy vlog w tym sezonie. Także tam sobie leci przężytko. Później prawdopodobnie, jak już uprawię sobie, myślę, że tam 2 dni, nie wiem, czy da radę 2 dni ogarnąć, no bo tam jest jednak, do tego od razu dochodzi Ukraina, mała, duża, razem to będzie 50, 70, 80, 90 hektarów, nie pamiętam dokładnie. No wiecie, no te pola są już nasze od kilku lat, więc też z kamieniami jest inaczej. No ale to mimo wszystko są te skosy i góry, trzeba będzie zajeżdżać.
Piotruś akurat ładnie sobie prawdopodobnie porozgania, to ja mu tutaj ten kawałek fajnie powinienem skończyć. Także fajnego, takiego krótkiego vloga będziecie mieli. Z góry już przepraszam na pewno za to, że te vlogi nie wiem kiedy będą wychodzić. Ten tydzień i następny zapowiadają się po 15 godzin dziennie, jeśli pogoda dopisze i nie chce się łazić na kompa. Wczoraj próbowałem pobrać od Krzysia, bo mam chyba ze 3 vlogi dostałem i Patryka. Tam jest coś o nasionach od Krzysia, siewy, siew paseli, no kurde, serio, naprawdę nie ma kiedy. Dzisiaj się postaram przyłożyć, bo i tak sobie nie poświętuję, raczej może w weekend, jak sobotę w miarę skończymy, to się wypiję za urodzinki. A dzisiaj postaram się chociaż jednego vloga od Krzysia skleić tak na przemian. Nie chcę, żeby jakiś duży ten poprzeczniak wyszedł na sekundę, to jest dla mnie sofa. Halo. Nie wiem, czy chciałbym mieszkać. Lato fajnie mieć taki domek lotniskowy, ale na stałe nie chciałbym. Dojazd kitowy. To uwierzcie, to jest taka droga, jaką my sobie jechaliśmy na pole. No ale jak to w zimę i w ogóle, nie wiem, nie mam pojęcia, bo tutaj go nikt nie ociera, bo to są polne. Praktycznie więc, no mówię, letniskowe i o, spoko. Ale to nie wygląda jak letniskowy, dosyć duży, ładnie zrobiony. Generalnie z tego co patrzyłem sobie na pogodę w najbliższych dniach, no naprawdę mega fajna, wiosenna pogoda. Dobrze pół mam dzisiaj ustawiony. Dwa przejazdy się pobawiłem. Wyciąga się tak jakby pes momentami albo jakaś nie ma pojęcia. Tak to wygląda, jakby trochę pesu było. Wiem, bo pamiętam u mnie ile czasu walczyłem, żeby się tego pozbyć. Jak jednego roku robiłem talerzówką, ten pes się porozcinał i trzeba było te pola doprowadzić do porządku. Ale już się go pozbyłem, przynajmniej na swoich i z tego co wiem na rodziców też, także jest ok. No i wracając do pogody, wczoraj tylko taki mrozek, dzisiaj już było plus 1 w nocy. Nie wiadomo, trochę pizga, bo wiatr, ta odczuwalna jest inna. Ale w najbliższych dniach nawet do 20 stopni ma być za dnia, także... Także się mega, mega cieszę, bo no teraz naprawdę nam się przyda. Jest też 200 parę do siewu i 300 było do obronowania, już teraz mniej. 250. Także o, przyjechał Jasiu, pojechał w jedną i w drugą i dziękuję. To by było na tyle. Ten pes podobno jakiś kiczowaty. Wjazd tam jest, bo ta glebia jest dopiero niedawno postawiona, oni tam dopiero to ogarniają. Beczka jest wypożyczona. Także śpieszą się, bo wiadomo, za każdy dzień trzeba płacić. Jeszcze Jasiu o porozdaniu naszego będzie rozlewał dalej, chyba na usługach. Jak się nie mylę. Kurde, troszkę szkoda, ale w poprzedniego vloga wam prawdopodobnie robiłem takiego, że tam sobie coś wykańczałem i w ogóle. A dzisiaj tu, jak widzicie, spoko mam robotę. Łatwe przejazdy, później tam będzie takich do wyrobienia rzeczy, ale mówię, wtedy łatwiej, bo mam pogadać, nie muszę się tak mega skupiać. Wtedy na tym vlogu do docinania to wiadomo jest jakoś inaczej. Co by się tam stanęło? Piotr
Piotruś chyba chciał na mnie poczekać. Gdyby to wrogę ładnie wyglądało, nie no, żartuję, pewnie jakiś telefon. No a dzisiaj sobie nie wyobrażam. Ciotki, wujki, mamę, tatę będą dzwoniły. A najczęściej telefon gdzieś wkładam, bo się strasznie ukurzy, czy wiecie. Bronowe jeszcze worce to spoko, w kieszeni okej. Okay. Choć wczoraj mi pierdzielnął na młotek, całe szczęście tyłem i nic się nie stało. Ale w bronowaniu boję się, wiecie, gdzieś wyskoczyć szybko po kamień, tak jak po nocy. A już później nie znajdzie go niestety. Znikłe szanse. Dlatego też gdzieś tam leży i... A zanim wrócę do domu, to już wszyscy będą spali prawdopodobnie. Rano trochę drętwiały po całym takim dniu od kamieni, ale tak, powiem wam, że naprawdę po rekordowej godzinach wczoraj czułem się naprawdę okej. Ta gra jest dobre. Teraz prawdopodobnie weźmiemy to w tamtą stronę, ja wjadę przed Piotrusia, a on już za mną będzie sobie zagarniał. Miejmy nadzieję, że tak to będzie właśnie wyglądać, bo nie jestem chyba w stanie, choć zaraz jak Piotrek jedzie, no to zobaczymy. Coś tego. Ja nie wiem, czy się dzisiaj skuszę na jedzonko, bo kurwa. W każdym kuźwa tym ciągniku sprzęgu chodzi inaczej, ale w tej czwórce to naprawdę fajnie w blisku, tak leciutko, jak ja dzisiaj wsiadłem, to by ja pierdolę. Fajne, fajne zdjęcie w ogóle po necie jest już od jakiegoś czasu. A, czyli jednak dobrze mówiłem. Ja w następnym przejeździe już sobie będę to wykańczał, oby tak po całej szerokości. Było. Więc mówię dzisiaj, nie wiem, czy się póki co skuszę na jakieś jedzonko. Nie, ale nie, gorsze zapachy. Przynajmniej wydaje mi się, że to co jest w kurnikach, no to jest odlot. Trzeba się przyzwyczaić, bo ja pamiętam pierwsze, zawsze za każdym razem pierwsze wejście do kurnika, to czym prędzej do drzwi, to jest taki odrzut, że łzy prawie same lecą, nie ma czym oddychać. Ale tak jak pamiętam, z Przemkiem gadaliśmy, o, to już idzie się do wszystkiego przyzwyczaić. Jasiu mówi, że nie mógł rąk domyć. Bo gdzieś tam złapał, coś tam musiał otworzyć. Jak pod tą gnojowicę był i... No masakra. Ciągniki to już tak przeszły i golf jeden wczoraj, że jak ja po ten dniu brodowania wszedłem, to byłem w szoku. O, dobrze, Piotruś tam pojechał, ja sobie będę teraz na spokojnie. Przed kimś... No, zależy, przed kim, przed Bronkiem, za Bronkiem lubię jechać, za Piotrem też. Nie lubię, jak ktoś za mną jedzie i mam coś wykańczać, bo to wiadomo, człowiek się spieszy też, żeby jak najszybciej mu zrobić, tak jak chłopaki czasami. No wiedzą, że muszą poczekać, bo inaczej jak nie muszę pocofać, ale ja nie lubię jakoś tak. Zawsze to jakaś presja ciąży. Dobrze, ten kurde guzik od GoPro mam schowany, już jest kurde tu. Puto. Dobra, tak będę musiał sobie pocofać parę razy.
jechać, a to wolę sobie wykończyć. Przepraszam, że te vlogi będą tak wychodzić, ale będę się starał. To ogarnąć, wiecie, jeszcze i od vloga od Krzysia i od Patryka. No polubiłem teraz to od początku, tak inaczej te vlogi. Więc tutaj jedynie zobaczymy, jak szybko uda mi się muzyki znaleźć, to coś tam będę dla was oczywiście kleił. Mega chęć mam na te żniwa z Łukrzyna, ale no nie ma kiedy, totalnie nie ma kiedy je skleić. Cześć, jeszcze sobie chyba wyrównam, żeby tu w miarę było, także elo, elo!